Księga Wyjścia, rozdział 18. Do teścia Mojżesza Jetra, kapłana Madianitów, dotarły wieści o wszystkim, czego Bóg dokonał dla Mojżesza i dla swojego ludu Izraela, a zwłaszcza o tym, że Pan wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Zabrał więc ze sobą żonę Mojżesza Seforę, którą ten uprzednio odesłał, oraz obu jej synów. Pierwszy miał na imię Gerszom, gdyż Mojżesz powiedział: byłem przybyszem w obcej krainie. Drugi natomiast nazywał się Eliezer od słów: Bóg mojego ojca pospieszył mi z pomocą i wybawił mnie od miecza Faraona. Jetro, teść Mojżesza, przybył wraz z jego żoną oraz synami do niego na pustynię, do obozowiska u stóp góry Boga. Kazał on zapowiedzieć Mojżeszowi: przybędę do ciebie razem z twoją żoną i obydwoma synami. Mojżesz wyszedł na spotkanie teścia, oddał mu pokłon i ucałował go, następnie przywitali się i poszli do namiotu. Mojżesz opowiedział teściowi o wszystkim, czego Pan dokonał wobec Faraona i Egiptu ze względu na Izraela oraz o tym, jak Pan wybawił ich w drodze ze wszystkich niebezpieczeństw, które na nich czyhały. Jetro radował się dobrem, jakie Pan wyświadczył Izraelitom, gdy wybawił ich z mocy Egiptu, i rzekł: niech będzie błogosławiony Pan, który uwolnił was spod władzy Egiptu i z mocy Faraona oraz wybawił lud z niewoli egipskiej. Teraz przekonałem się, że Pan jest potężniejszy od wszystkich bogów, gdyż z nawiązką odpłacił Egipcjanom za ich pychę. Jetro, teść Mojżesza, przyprowadził bydło na całopalenie i na ofiary dla Boga. Następnie przybył Aaron wraz z całą starszyzną Izraela i biesiadowali z teściem Mojżesza przed Bogiem. Nazajutrz Mojżesz zasiadł, aby rozstrzygać spory wśród ludu, a lud przybywał do niego ze sprawami od rana aż do wieczora. Gdy teść Mojżesza zauważył, jak on się trudzi dla ludu, zapytał: cóż to za sposób sprawowania sądów? Dlaczego ty zasiadasz sam, a cały lud przedkłada ci sprawy od rana do wieczora? Mojżesz odparł swojemu teściowi: lud przychodzi do mnie, by rozeznać wolę Boga. Gdy pojawi się jakaś sporna sprawa, stają przede mną, a ja rozstrzygam między zwaśnionymi stronami, ucząc ich przykazań Boga i jego prawa. Teść Mojżesza odrzekł: nie postępujesz roztropnie. Zamęczycie się na śmierć zarówno ty, jak i twój lud, gdyż praca, którą wykonujesz, jest zbyt ciężka dla ciebie. Sam jej nie podołasz. Posłuchaj więc, co ci powiem. Chciałbym służyć ci radą, a Bóg niech będzie z tobą. Oczywiście ty wstawiaj się za ludem przed Bogiem, ty przedkładaj Bogu ich sprawy, objaśniaj im przykazania i prawa, wskazuj drogę, którą mają kroczyć, oraz uczynki, jakie mają spełniać. Ale upatrz sobie spośród ludu mężczyzn statecznych, bogobojnych, prawdomównych i nieprzekupnych, a następnie ustanów ich tysiącznikami, setnikami, pięćdziesiątnikami i dziesiętnikami. Oni na co dzień będą zajmowali się rozstrzyganiem sporów. Jeśli trafi się coś poważnego, niech odwołają się do ciebie, sprawy mniejszej wagi niech rozsądzają sami. W ten sposób część obowiązków przerzucisz na nich. Jeśli tak postąpisz, a Bóg nakaże ci podobnie, wówczas i ty podołasz swoim zadaniom i lud powróci do siebie zadowolony. Mojżesz posłuchał swojego teścia i postąpił według jego rady. Wybrał spośród Izraelitów mężczyzn statecznych i ustanowił ich przełożonymi nad ludem. Jako tysiącznicy, setnicy, pięćdziesiątnicy i dziesiętnicy na co dzień zajmowali się oni rozstrzyganiem sporów. W sprawach trudnych odwoływali się do Mojżesza, a sprawy mniejszej wagi rozsądzali sami. Potem Mojżesz rozstał się z teściem, który udał się do swojego kraju.